тисячі часу. Слиш, на твоє місце бити коріння. Корпорація моя вже на ваше чисто вже забезпечена. Wszyscy! Oszalałaś? Zabitowaj nawet nie wynaruszał, a bez ciała nie ma odszkodowania! Ty właśnie są pierdolonymi hienami! Uspokój się, nie wiesz, kto słucha! Nikt nie słucha! I na tym polega problem! Hej, mam coś ważnego. To Oda. Rozmawia z kimś na łączach. Podpinam cię, posłuchamy razem. Powtarzam, zabezpieczenia nie spełniają żadnych standardów. Hanako-samy w ogóle nie powinno tu być. Kwestionujesz rozkazy Yorinobu? Rób, co ciebie należy. Przyjąłem. Bez odbioru. Tak jak przewidywaliśmy. Oda jest tutaj. Dam ci znać, jeśli wypłynie coś więcej. Ja wiem, kim był ten drugi. Pierdolony Adam Smasher. Facet, który cię zabił. Facet? To nawet nie jest jebany człowiek. Ale wiesz co? Bardzo dobrze, że tu jest. Bardzo dobrze? Skoro już obudziłem się w świecie bez Saburo Arasaki, Smasher musi mi wystarczyć. Tobie? Ty niczym nie ryzykujesz. Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. Coś słabo ten mostek wygląda. Jesteś pewien, że Takemura nie chce cię zabić? Kurwa, prawie spadłem! Nie zwracaj na siebie uwagi. A nie mówiłem? Milczenie nie jest złotem. Musisz się jakoś opuścić na dół, tylko ostrożnie. Właśnie tak. Nie za szybko. Nie chcemy cię szukać na dole. Nie kieruję tych słów do jego przyjaciół, członków rodziny i partnerów biznesowych. Kieruję je do jego przeciwników. I nieprzypadkowo. Właśnie tutaj, w tym mieście. 50 lat temu w Night City nasi wrogowie nie pierwszy raz ujawnili swoje ludzi. Tchórzliwy akt terroru pochłonął 4000 istnień. Pracowników Arasaka Corporation, obywateli tego miasta. Arasaka Tower. A jednak...
a jednak wciąż widzę jej iglicę ponad dechem. Potężniejszą i trwalszą niż wcześniej. Niedawno mój ojciec padł ofiarą równie tchórzliwej zbrodni. Zbrodni wymierzonej w świat podzielanych przez nas wartości. I podobnie jak 50 lat temu, Arasaka Corporation wychodzi z tego doświadczenia mocniejszy. A Night City jest tego naocznym świadkiem. To się dzieje tu i teraz. Słuchajcie, bo nikt z nas nie będzie milczeć. Milczenie nie jest. Musisz się jakoś opuścić na dół. Tylko ostrożnie. Właśnie tak. Nie za szybko. Nie chcemy cię szukać na dole. Nie kieruję tych słów do jego przyjaciół, członków rodziny i partnerów biznesowych. Kieruję je do jego przeciwników. I nieprzypadkowo robię to właśnie tutaj. W tym mieście. 50 lat temu w Night City nasi wrogowie nie pierwszy raz ujawnili swoje oblicze. Tchórzliwy akt terroru pochłonął 4000 istnień. Pracowników Arasaka Corporation, obywateli tego miasta. Arasaka Tower tunela. A jednak wciąż widzę jej iglicę ponad dachami. Potężniejszą i trwalszą niż wcześniej. Niedawno mój ojciec padł ofiarą równie tchórzliwej zbrodni. Zbrodni wymierzonej w świat podzielanych przez nas wartości. I podobnie jak 50 lat... Jeszcze parę metrów i snajper jest twój. To się dzieje tu.
Musisz się jakoś opuścić na dół, tylko ostrożnie. Właśnie tak. Nie za szybko. Nie chcemy cię szukać na dole. Nie kieruję tych słów do jego przyjaciół, do członków rodziny. Kieruję je do jego przeciwników. I nieprzypadkowo robię to właśnie tutaj, w tym mieście. 50 lat temu w Night City nasi wrogowie nie pierwszy raz ujawnili swoje oblicze. Tchórzliwy akt terroru pochłonął 4000 istnień. Pracowników Arasaka Corporation, obywateli tego miasta. Arasaka Tower, Luna. A jednak wciąż widzę jej iglicę ponad takami. Potężniejszą i trwalszą niż wcześniej. Niedawno mój ojciec padł ofiarą równie tchórzliwej zbrodni. Zbrodni wymierzonej... Jeszcze parę metrów i snajper jest twój. Niepokojąca aktywność. Otworzyć ogień! Strzelajcie!
skończysz w dziurze w ziemi! Trzymaj głowę nisko, bo cię usmażą.